Poszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy klasyczną partię Mistrza Świata Wasyla Smysłowa. Jego przeciwnikiem Józef Rudakowski. Partia grana w Związku Radzieckim w Moskwie i mistrzostwach tego kraju w 1945 roku. Smysłow gra białymi. Partia ma niewyobrażalną moc szkoleniową. W zasadzie czarne zrobiły jeden błąd strategiczny i przez to przegrały partię. Ma olbrzymi walor edukacyjny i dydaktyczny. Toczyło się spokojnie. E4, C5, skoczek F3. Normalna sycylijska i te w kwadratach ruchy oznaczają system Scheveningen bez tych ruchów w kółeczkach. Chociaż później można te ruchy też wykonać i też będzie system Scheveningen. To się nazywało wariant Bolesławskiego, chociaż precyzyjnie wariant Bolesławskiego jest z ruchem E5, kiedy czarne reagują E5. To ustawienie grywał białymi Karpow, grywał białymi Jefim Pietrowicz Geller, genialny szachista, który nie mógł pokazać pełnej klasy swojej, ale miał niesamowicie ciekawe partie. No i Fischera tłukł, kiedy tylko mógł. I Fischer go tłukł, kiedy tylko mógł. No, tam były olbrzymie pojedynki. Można grać F4, kolejność posunięć nie taka istotna, no może zagrać F4. I tu już czarny dochodzi do D5. Istotą właśnie jest dojść do D5, ale nie od razu. Goniec E3 to niczego nie zmienia. Koniec C6. Smysłow z Rzeszewskim grał Hetman E1, można i tak, to nie ma znaczenia. F4. Jak widzimy, czarne nie grają A6, mogą grać A6. Ci zawodnicy Geller i Karpow na A6 z automatu grali A4 i dawali czarnym zagrać B5. Hetman C7. Hetman E1. Hetman idzie na G3 do ataku na króla. Czarne robią kombinację wymienną. Uderzają w centrum. Białe się wracają i teraz czarne robią przegrywające strategiczne posunięcie. To w ogóle jest nieprawdopodobne, że to może być... A jak powinny grać? No tak jak grał, to taki jest szachista. IND A Nant Wis Wa Natham. Jakiś taki. On co tu? Ebicie. Bicie i goniec E6. Teraz goniec E6. Nie ma ruchu F5. Goniec idzie po to, żeby zbić skoczka na D5. I skoczek D7. Żeby wejść skoczkiem na E5. I pozycja jest z obustronnymi szansami. Ja osobiście wolałbym ją grać czarnymi. Kasparow też ją grywał. W partii nastąpiło pozornie dobre. Goniec 6 i po F4 wymiana białopolowych gońców. Smysłow natychmiast wymienił i napadł na konisia. I huknął konisia. I co myż tu widzimy? Ano tu widzimy taką sytuację, że goniec jest pasywny, zablokowany przez piony. Pion D6 jest wielką słabością. Co prawda broniona przez gońca. Pole D5 silnym punktem białych. Koń na D5 równy jest wieży. Koń na D5, a tu może jeszcze dorysuje sobie jakieś strzałki. On strzela tu. 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 I tu. A
Nawet na F4 może huknąć, jak będzie miał taką fantazję. I druga słabość. Na jednej słabości nie można wygrać partii. Drugą słabością musi być czarny monarcha. Białe rozciągają obronę przeciwnika. Drugą słabością będzie czarny monarcha. Skoczek zajmuje silny punkt. Hetman C2 nie pomagało, ponieważ to dawało szybsze wejście figur do gry. Tam na C7 można jakostkę oczywiście chapnąć. Goniec D8. Goniec to jest technicznie względem konia. Oddziela mu pola. C3. Próba kontrataku na piona A5, B4, ale można było grać od razu F6. Wyganiamy hetmana. Szaszek. I teraz czarny mógł zagrać F6 i to byłaby inny sposób przegrywania. A zagrały wieża C8. I teraz biały mógł grać F6 i huknąć wieżą na F6 mogły. Ale Smysław spokojnie wieża F3. Król H8. F6. G6 nie pomagało. Hetman idzie na mata. I teraz szach wieżą na H7, na H5 należy do kończących. To taki do kończących szachów należy. Hetman H4. Hetman napadł na punkty H7. Wieża jak przyjdzie na H3 będzie mat. Więc wieża idzie bronić. Skoczek F6 grozi mat na H7. Odciągamy wieżę. Wieża nie może być na G3, bo hetman H7. Goniec nie może iść na E7. Wieża G7. Hetman H7. Szaszek. I końcowy szaszek. Tego czarne zbiły na F6. Hetman F6 grozi mat na G7. Wieża przedziera się przez pole D5. Wieża G7. I po wieża D5 czarne poddały się. Nie można zabronić białej wieży przyjść na pole D8. Na przykład o. Z hetmanem przeciwko wieży białe lekko wygrają, wykoszą pionki, a potem je doprowadzą. Przyjrzyjmy się tej pozycji. Ta pozycja weszła do bardzo, bardzo wielu podręczników strategii szachowej. Podaję wzorcowy przykład słabości punktu D5, postawienia tam skoczka. Tu nie było wygrania na punkcie D6, wygrana była na pozycji króla przeciwnika. No bo to jest walka przeciwko dwóm słabościom, czasami pada król, czasami pada pion D6. Wzorcowa partia. Jeszcze raz, czarne zrobiły praktycznie jeden błąd, że zrobiły operację wymienną i nie zbiły na F4. Z tym, co dalej pokazywałem, to trzeba bić. Bić. O, tak się ustawić. Pozycja jest równa. Natomiast pogoniec E6, pozycja jest strategicznie przegrana. Forsownie powstaje toto. Pionce 2 nie ma znaczenia. Niesamowita partia, olbrzymi wymiar szkoleniowy. W zasadzie takich partii powinno nauczyć się na pamięć, bo jak się pamięta, można stosować w praktyce. Dziękuję za